Marek Rajtar, żeglujący tarnobrzeżanin, był bohaterem pierwszego spotkania z cyklu Podróże dalekie i bliskie. Opowiadał o swoich żeglarskich wyprawach przez ziemię ognistą i Grenlandię, jak i o życiu ludzi na obu krańcach świata. Marek Rajtar jest kapitanem jachtowym. Swoją przygodę z żeglowaniem zaczął jako dziecko. Jak sam mówi, najlepiej czuje się, gdy ma nad sobą żagiel, a dookoła siebie wielką wodę. W Bałtyku, który przemierzał już wiele razy, zakochał się, odbywając swój pierwszy rejs na jachcie. Pierwsza wizyta na morzu, pierwsze zobaczenie lądu od drugiej strony sprawia, że człowiek wybiera, czy pływa, czy jest żeglarzem, czy może mu nie jest pisane. Ja zaraziłem się tutaj w Tarnobrzegu w szczepie harcerskim Knieja, a później przez Mazury trafiłem na morze. No i ta pasja właśnie tak już trwa. Podczas spotkania w hotelu Kameleon Marek Rajtar opowiedział o swoich żeglarskich wyprawach, prezentując dwa filmy ze swoich podróży. Poruszając się jachtem bardzo dużą część Europy, wyliczałem liczby wysp, które opłynąłem w Europie, to jest ich powyżej 100. Ciekawa wyprawa, lody Grenlandii, wyspy Kanaryjskie, Morze Śródziemne, ale z takich jakby najciekawszej wyprawy, najbardziej odległej, no to zdobycie tego żeglarskiego Monteverestu, czyli opłynięcie Cape Horn wraz z przepłynięciem Cieśniny Magellana, sławetnej, to chyba największa wyprawa, największe osiągnięcie. Spotkanie z Markiem Rajtarem było pierwszym z cyklu spotkań Podróże dalekie i bliskie, organizowanych przez ProLander, National Geographic Learning oraz Szkołę Języków Obcych WORD. Na dłuższą rozmowę z podróżnikiem zapraszamy Państwa już niebawem do programu Tacy My.